na równych prawach z całym światem czy z całą Europą. Tak, to są niezapomniane wspomnienia, tak. Zobaczmy teraz kolejny fragment filmowy i będziemy rozmawiali dalej. Tak, jestem kibicem sportowym i śledzę rozgrywki głównie piłkarskie. Tak, bardzo interesuję się piłką nożną. No, jak i również sam uprawiam sport, jakim jest rugby na wózkach i szermierka. Boję się, że większość obiektów sportowych jest niedostosowanych, czyli po prostu są schodki, stopnie, czasami jeden, dwa, gdzieś nie można dostać. Największym problemem chyba myślę na meczu są kibice. Jeśli no, tłum napiera na przykład na bramkę, żeby wejść na stadion, no mogą mnie nieświadomie gdzieś tam przycisnąć i zepchnąć. Następny problem, taki wydawałoby się śmieszny, jest to toaleta. Wiadomo, że 2-3 godziny bez łazienki to jest czasami trudna sprawa. Myślę, że stadiony powinny być odpowiednio dostosowane poprzez podjazdy, poprzez różnego rodzaju windy, wszystkie balustradki czy bramki. No, powinny być odpowiednio obniżone, bo osoba niepełnosprawna, która siedzi na wózku, no wiadomo, że jest zdecydowanie niżej od normalnego człowieka, który jest wysoki i stoi, no to musi coś zobaczyć, to, prawda, żeby móc obejrzeć. I również kibicować. Na niektóre trybuny nie można się dostać, ponieważ one są na schodach i nie ma wjazdu dla osób na wózkach. Chciałbym no nieraz sporadycznie iść sobie na mecz ważny i muszę to już zgłosić przed rozpoczęciem ligi. Tutaj jest klatka schodowa ze schodami, nie ma żadnej windy ani podjazdu i proszę zobaczyć, że takie schodki uniemożliwiają wejście do znajomych na przykład. Niestety bardzo często takie schody są również w urzędach, bo o ile w bloku, gdzie mieszkają ludzie, to powiedzmy można się mówić gdzie indziej, ale w urzędach jest to po prostu uniemożliwienie korzystania z takiego miejsca. O, to już jest próg dla mnie nie do pokonania. To jest takie miejsce, które zatrzymuje osoby na wózkach. Jeśli chodzi o sport, to moja rodzina, w zasadzie mój tata jest bardzo zaciętym kibicem, no ja przy okazji też, owszem, siedzimy rodziną przed telewizorem i wszyscy, a jest gol! Wszyscy się emocjonują i kibicują. Z wielką przyjemnością poszedłbym na otwarcie Euro 2012. Nie wiem, jak to będzie z transportem, z dojazdem, dlatego że metro prawdopodobnie nie wyrobi się z otworzeniem linii metra. Zobaczymy, jak to będzie. Na stadionie, z tego co wiem, mają być przygotowane miejsca dla nas. Każde moje wyjście z domu jest to, można powiedzieć, planowanie. Na rozkładach jazdy zaznaczone są autobusy niskopodłogowe. One są w takich kwadracikach, także wiemy, o której godzinie są. W tej chwili na szczęście coraz więcej jest tych niskopodłogowych autobusów. Natomiast jak odjeżdża autobus starego typu Ikarus, ten wysoki schodkami, po prostu trzeba poczekać na następny. Z tego felietonu wróciliśmy trochę na ziemię, czyli do codzienności polskiej, ale ja z ogromną przyjemnością mówię o tych aspektach euro, które coś zmieniają w Polsce na lepsze, prawda? Nie tylko na 3 tygodnie obecności Święta Piłkarskiego, ale również na zawsze. I z tego pierwszego felietonu, który pamiętamy, to jednak te plany, które pana dotyczą, są uwzględniane, pana i rzeszy osób niepełnosprawnych. Ja chciałem zapytać, czy pan też to czuję, że tak rzeczywiście jest. Znaczy jestem o tym przekonany, nie mogę sobie wyobrazić, żeby było inaczej, że te nowe stadiony będą dostosowane i one będą miejscami przyjaznymi dla osoby niepełnosprawnej, że osoba niepełnosprawna w tym miejscu będzie czuła się dobrze, będzie czuła się na miejscu i że będzie mogła właśnie cieszyć się tak samo jak osoby pełnosprawne z tego, co się na tych stadionach dzieje, bo ja rozumiem, że to nie będą tylko mecze piłkarskie, ale będą to czasem też koncerty, różne imprezy kulturalne, tak? No to
to jest, myślę, bardzo dużo, tak? To znaczy, to też wtedy zobaczymy, te osoby pełnosprawne też zobaczą tą obecność, tak? Tych osób niepełnosprawnych w tych miejscach razem z nimi. To też jest bardzo ważne. No, natomiast duży znak zapytania to jest to, jak zostanie wszystko rozwiązane dookoła stadionu. To znaczy, cała logistyka dojazdowa. Cała logistyka na przykład dojazdowa, tak? No bo to jest, no chyba teraz jest, znaczy w sponsorach mistrzostw tak samo jest. No chyba największym problemem niestety cały czas są pociągi, tak myślę, to dworce, to jak one wyglądają. Wyglądają, jaka jest ich dostępność, no i wagony, tak. No ale jest też kolejna rzecz taka, że osoba niepełnosprawna to jest tak, że nie tylko przychodzi na ten mecz, tak, ona po prostu często to będą kibice, którzy będą przyjeżdżać ze swoją reprezentacją do tych miast, będą te miasta odwiedzać. To są hotele, to są strefy kibiców, tak, to jest to, co jest, mamy na co dzień w mieście. Dokładnie, no to jest tak, że ja chciałbym, żeby każdy, nie wiem, właściciel hotelu, czy każdy właściciel restauracji, sklepu miał świadomość, że do niego może przyjść osoba niepełnosprawna, tak, żeby on nie był tym zaskoczony. No wiadomo, że tych klientów jest dużo mniej, tak, ale niż pełnosprawnych, ale ja chciałbym, żeby on miał świadomość, że